Pan Jan Piekło, były ambasador RP na Ukrainie. Dzień dobry. Dobry wieczór, witam. Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Będziemy rozmawiali o Ukrainie, ale zaczynamy od Rosji, od Kremla. W jednym z swoich ostatnich artykułów pisał pan ambasador o wewnętrznej walce na Kremlu. Czy mógłby pan nieco więcej opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet? To napisałem to, co zamieszczają media amerykańskie, angielskie, ukraińskie, rosyjskie, ponieważ śledzę to wszystko uważnie. No, wygląda na to, że Putin coraz bardziej staje się zakładnikiem różnych grup w nacisku, przede wszystkim Prigożyna i grupy Wagnera oraz pewnie w jakimś sensie też kadyrowców. I właściwie wygląda na to, że powstaje tam jakaś taka pajęczyna, która nie jest kontrolowana przez jedną osobę w tej chwili. Putin najwyraźniej jest właściwie w pewnym sensie decyzyjnym nie do końca pełnosprawny. W sensie decyzyjnym nie do końca pełnosprawny. A co w takim razie możemy powiedzieć, jakie wnioski z tych ostatnich miesięcy, to już 10 miesięcy od rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale mamy teraz 2023 rok. Jakie wnioski, jaka jest strategia Władimira Putina? To jest bardzo dobre pytanie i ja mogę spróbować odpowiedzieć w ten sposób, jak ja przypuszczam. On w tej chwili właściwie, ponieważ jest zakładnikiem i to właściwie Prigożina i Kadyrowa, to jeszcze stał się przy sposobności zakładnikiem Iranu, Północnej Korei, która mu dostarcza amunicję i broń i Chin. Więc prawdopodobnie jego w tej chwili jakaś strategia jest pewnie wypadkową tego wszystkiego i myślę, że to jest bardzo trudne. Tym bardziej, że właściwie Putin przegrywa. Czy być może nawet można by już użyć słowa, że przegrał wojnę na Ukrainie. Choć pewnie jeszcze do ostatecznej klęski daleko. Ale najwyraźniej nie ma tam pomysłów, co robić dalej. Są informacje o atakach ukraińskich na tereny wewnątrz samej Rosji, atakach na Krym, skutecznych atakach jak ostatnio na Donbasie również. Więc to by świadczyło o tym, że Putin stoi przed jakimś wyborem, który niekoniecznie może być sympatyczny, bo ten wybór to może być albo użycie broni nuklearnej, co może spotkać się z niezadowoleniem ze strony Chin, Indii i paru innych ważnych dla niego sojuszników, albo może planować, a takie głosy pojawiają się również w Kijowie, może planować kolejny szaleńczy atak. Nie jest wykluczone, że to może być próba ataku od strony północnej, od strony Białorusi i odcięcia dostaw sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej ze strony Zachodu przez Polskę. Co do tego pierwszego scenariusza, wspomniał pan ambasador tutaj o Chinach, no i padła przecież wspólna deklaracja Joe Bidena i Xi Jinpinga po tych rozmowach. Ta czerwona linia gdzieś została nakreślona, dotycząca ewentualnego ataku nuklearnego ze strony Rosji. To jeszcze jedno takie pytanie dotyczące przyszłości Rosji. Jak mogą wyglądać granice przyszłej Rosji? Czy pańskim zdaniem Rosja pozostanie federacją, czy jednak się rozpadnie? No i tutaj też mamy tak naprawdę bardzo ważny aspekt gospodarczy, no bo Moskwa kontroluje zasoby, ale oczywiście bardzo duże, ale one też w znaczącej części znajdują się na terenach republik, chociażby na przykład Tatarstanu. I czy to, czy uważa pan ambasador, że taki w ogóle scenariusz wchodzi w grę, czy na przykład mogłoby dojść do secesji? Mogłoby dojść do niekontrolowanego rozpadu Rosji. Piszą o tym już niektórzy eksperci zachodni. Mówi o tym generał Ben Hodges, były dowódca wojsk amerykańskich NATO w Europie. I ja byłbym skłonny się z tym zgodzić, ponieważ
to, co się w tej chwili zaczyna dziać, to przypomina czasy z roku 1918, 19, 20, kiedy w Rosji była wojna domowa, ponieważ zdaje się, że te grupy interesów, które w tej chwili krążą wokół Putina i usiłują go uczynić swoim zakładnikiem, no, one mogą po prostu pobić się o właśnie kontrolę nad tymi zasobami. A tu jest jeszcze Syberia, gdzie są bardzo ważne złoża naturalne, które mogą stać się ciekawym kąskiem nie tylko dla tych grup interesu, ale również dla Chin. Więc zagrożenie jest duże i scenariuszy pewnie jest wiele i powinniśmy uwzględniać każdy z nich w jakichś próbach budowania strategii pomocy Ukrainie. To teraz spójrzmy na to, jak mogą wyglądać relacje pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Jak one powinny wyglądać po zakończeniu wojny? Czy to będzie na jakiejś płaszczyźnie politycznej, czy będzie zgniły kompromis? No to wszystko niestety też jeszcze są opcje, które leżą na stole. No i chociażby można przywołać takie reakcje, czy takie wypowiedzi, jakie słyszeliśmy, które padły z ust Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, który tak naprawdę, kiedy nawet mówi o przyszłym układzie sił czy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, no to zdarza się, że mówi w takim formacie, jakby Rosja miała przy tym stole siedzieć tak jak równy, na równych prawach z innymi państwami. I pytanie, panie ambasadorze, gdzie w ogóle miejsce Rosji po zakończeniu tej wojny i też w kontekście relacji pomiędzy Unią Europejską a Rosją? No, po pierwsze, zgniły kompromis to już jest opcja, która nie interesuje zarówno Kijów, jak i Polskę, kraje bałtyckie, jak również i Stany Zjednoczone, ponieważ zaproszenie Zeleńskiego do Waszyngtonu na koniec roku to był jasny i klarowny sygnał pod adresem również Macrona i Scholza, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę i będą wspierać aż do momentu, kiedy to będzie potrzebne. Natomiast no, Rosja... To, myślę, że to jest też takie myślenie, że ta wizja rozpadu Rosji, ona absolutnie przeraża część elity politycznej Niemiec i część politelitycznej Francji. Przeraża do tego stopnia, że pojawiają się takie głosy, o których pani redaktor wspominała. To jest traktowane jako trzęsienie ziemi, katastrofa geopolityczna, nie wiadomo co. To troszkę do złudzenia przypomina działania Zachodu w stosunku do Adolfa Hitlera przed wybuchem II wojny światowej. Tylko to są też pewne niepokojące scenariusze, bo fakt, że Stany Zjednoczone bardzo mocno wspierają Ukrainę i tak naprawdę mają taką jasną pozycję od początku, od wybuchu tej wojny, tak już czy Niemcy, czy Francja, czy część jeszcze państw Unii Europejskiej, no już niekoniecznie. Czy uważa pan, że istnieje jeszcze takie ryzyko? No bo o tym mówiło się tak naprawdę kilka miesięcy temu, teraz już mówi się mniej, ale że istnieje takie ryzyko, że jednak powrócą jakieś relacje pomiędzy przedstawicielami Kremla. Już nie wiem, czy to będzie dokładnie Władimir Putin, czy jakiś jego następca, ale pomiędzy właśnie na przykład Niemcami a Rosją. Bo w Rosji taka cały czas panuje narracja, że chociażby kwestia Nord Stream 2 to cały czas jeszcze może być kwestia otwarta, że jeszcze mogą te relacje gospodarcze też wrócić. No to również i część polityków niemieckich myśli w takich kategoriach i nawet pojawiła się w mediach informacja, że Moskwa się zastanawia nad naprawą tego uszkodzonego rurociągu jednego i drugiego na dnie Morza Bałtyckiego. Ja myślę, że powinniśmy już o tym jako społeczność międzynarodowa zachodnia zapomnieć i powinniśmy się skupić nad tym, co chciałaby Ukraina i kraje bałtyckie, kraje Europy Wschodniej, które, jak słusznie, co zostało już zauważone nawet przez Berlin, ostrzegały i znają Rosję i ich możliwości. Myślę, że już nie ma powrotu do takiego business as usual, czyli takiego powrotu do stołu rokowań z kimkolwiek z ekipy Władimira Putina, ponieważ to jest chyba dość oczywiste, że ich miejsce może być tylko przed Trybunałem, który będzie sądził zbrodnie, właściwie ludobójstwa.
To jeszcze pytanie dotyczące pomocy, jaka płynie z Polski. Ta pomoc faktycznie jest bardzo duża, ale już z Niemiec czy z Francji wielokrotnie mniejsza. Jakie są działania prowadzone przez polską dyplomację w sprawie kolejnego uzbrojenia Ukrainy? Polska przede wszystkim pełni najważniejszą z możliwych ról, mianowicie jest korytarzem transportowym. I to wymaga ogromnej ostrożności, to wymaga bardzo dobrej współpracy z wywiadami krajów sojuszniczych i z Ukrainą. I właściwie to jest właściwie pewien klucz do zapewnienia Ukrainie wsparcia i bezpieczeństwa Europy. Tutaj jest jeszcze Rumunia, jej rola też jest bardzo ważna, tym bardziej, że Rumunia graniczy z Morzem Czarnym, które jest obiektem wielkiej troski Rosji, żeby je po prostu całkowicie kontrolować. Myślę, że nasza rola jest tutaj kluczowa, natomiast no, my oczywiście nie posiadamy takiego sprzętu, jaki posiadają Niemcy, nie posiadamy Leopardów, nie posiadamy Himarsów, my kupujemy dopiero w tej chwili rzeczy, a to, że się zbroimy w takim tempie, by świadczyło o tym, że się po prostu obawiamy również i o nasze bezpieczeństwo. Tak jest. Mówi się nawet o tym, że polska armia, te zakupy, które teraz robimy, że polska armia w perspektywie najbliższych 10 lat może stać się najsprawniejszym, najlepiej dozbrojonym wojskiem w całej Unii Europejskiej. To tylko jedno ogólne pytanie. Jak pan ocenia te zakupy polskiej armii? Oceniam je bardzo pozytywnie i nie mam wrażenia, że one są chaotyczne, jak niektórzy przedstawiciele opozycji próbują to przedstawiać. One są konsultowane z najważniejszym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. One są logiczne i myślę, że one są też potrzebne i one są przede wszystkim potrzebne Europie. A Europa sobie tego nie uświadamia, że Polska jest jednym z krajów frontowych NATO. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Gościem Popołudnia Wnet był pan Jan Piekło, był ambasador RP w Ukrainie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.